Moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami w roku 2021. Wiele to dla nas znaczy. I składam Wam teraz serdeczne życzenia noworoczne. Życzę Wam szczęścia, zdrowia, udanego Sylwestra i żeby ten kolejny rok 2022 był lepszy. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie, witam Was tutaj czyszcząc nóż i zapraszam Was już teraz na życzenia noworoczne. Sykut Wam już powiedział, co chciał powiedzieć, bezpośrednio pod syrenką warszawską. Zresztą ja tam również z nim byłem i te ćwierkacze, które mają, to są z telefonu, które tutaj mam schowane. Jeszcze z rachunkami za różne rzeczy. No i tak, to jest miejsce docelowe. Mniejsza z tym widzieliście, jeszcze świeżo zbudowany. Wtedy zobaczycie całą budowlę tego budynku, ale tutaj macie bezpośrednio śledzą. Już świeżo postawiony z jednym i drugim i tu jest domek wizjonosza, który pewnie jeszcze niedługo podobnie zobaczycie. No i Tower Bridge, który co jakiś czas Wam tam pokazuje. Także to jest druga część mojego pokoju, którą tam co jakiś czas Wam pokazuje. Przekręcam się, ale spokojnie, mniejsza z tym będzie cały czas plakat tramwajów warszawskich. Z tylko jedyną słuszną ścianą, spokojnie, o to się nie bójcie. Natomiast tak, życzenia noworoczne. Co Wam mogę życzyć? No, szczęśliwego, dobrego, jak najlepszego i lepszego niż poprzedni kolejnego roku. Ale w sumie co roku bym Wam mówił to samo, więc może powiem Wam, co nas czeka i co chciałbym, żeby nas czekało w najbliższym roku. Po pierwsze, co nas czeka i rzeczy to się nie zmieni, to otwarcie metra i na Brudnie, i na Bemowie. To są dwa nowe odcinki metra, które naprawdę zmienią komunikację miejską w Warszawie, również tramwajową i autobusową, ale jeszcze nie wiemy jak dokładnie. Ponadto przyjadą nowe, to już po drugie, przyjadą nowe pociągi metra i to się wydarzy prawdopodobnie jakoś na trzeci miesiąc nowego roku, to pewnie już będą one w Warszawie. Ponadto trzecia opcja, no to już przyjedzie krótki tramwaj od Hyundai'a. On się pojawi jakoś na początku roku, nie wiem dokładnie kiedy, ale też postaram się go Wam pokazać. Trochę nowych filmów z nowych inwestycji, tramwaje poza Warszawą też pojawią się filmy. Z Krakowa ten film się pojawi pewnie w najbliższym tygodniu, bo już nie może zbyt długo czekać, tak według moim zdaniem trochę już zbyt długo czeka, więc miał być z okazji 4000, ale sądzę, że pojawi się trochę wcześniej. Natomiast z inwestycji, co my tu jeszcze mamy? No Warszawa Zachodnia będzie się coraz bardziej zmieniać, kolejne perony będą już w przebudowie. To na pewno z takich inwestycyjnych jeszcze zmian. Co my mamy? Metro na Karolin powinna rozpocząć się budowa, miejmy nadzieję. Z M3 coś nowego powinniśmy dowiedzieć się. Plac Konstytucji i Muranów, te stacje powinny być jakieś nowości. A co do projektowania tego, tak samo jak przy trzeciej linii metra. Tramwaje, tramwaj do Wilanowa może rozpocznie się z budową. Tramwaj na zajezdnia Ananopol rozpocznie się budowa, tak samo jak tramwaj na Kasprzaka rozpocznie się z budową. Pole Mokotowskie, które wleciało wczoraj, też będzie przebudowane w tym roku. Plac Pięciu Rogów też będzie przebudowany, Dymowskiego również. Dużo inwestycji się zapowiada w tym najbliższym roku, ale jest ich o wiele więcej, więc żeby Wam nie zajmować więcej czasu w tymże okresie, a ja też mam mało czasu do zmontowania, bo jest przemeblowanie w moim pokoju, bo goście przyjeżdżają. Dlatego widzicie mnie w tej niecodziennej pozycji. Także, żeby nie zajmować Wam dużo czasu, wszystkiego najlepszego w kolejnym roku i żebyście mieli swoje marzenia i żeby Wam się spełniły w kolejnym roku. Moje co roku, które sobie wymyślam na kolejny rok, się spełniają, więc pozostanę przy tej tradycji. Nie będę Wam mówić, co się wydarzy, bo dzięki temu, przynajmniej tak moim zdaniem, wszystkie się poprawiają, a na kolejny rok to będę mieć chyba z roku co rok mam coraz trudniejsze i żadne nie jest związane z kanałem, wszystkie są prywatne, a z kanałem powiem Wam, że naprawdę niezłe rzeczy będą się dziać w przyszłym roku i w tle słyszę fajerwerki, nie wiem czy Wy je też słyszycie. Ale jest na moim zegarku, którego nie wziąłem dzisiaj, mam 17:35, więc tak, wyjątkowo wcześniej coś nagrywam. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Pamiętajcie, w linku w opisie, serwer na Discordzie. Jeszcze czekam na Wasze memy, awizo. Tak, możecie nawet z tym, ten fotel jest zbyt kultowy, żeby z nim robić fotele. Memy, więc cały czas z nim robicie memy. Ale jeszcze przez parę dni będę zbierać od Was. Do zobaczenia. Cześć!